Witam Państwa ponownie. Wracamy do naszej rozmowy z panem posłem Piotrem Zgorzelskim, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Halo, halo, panie pośle, czy się słyszymy? Halo? Halo, halo, panie pośle, jeszcze raz. Wojciech Biedroń ze studia w Polsce.pl. Czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pierwsze pytanie. Dlaczego bierzecie do koalicji, jak rozumiem, Konfederacji, człowieka, posła Michała Kamińskiego, no, który dla wielu komentatorów, ale również wyborców kojarzony jest z klęską. Klęską roku 2015, gdy tak pomagał Ewie Kopacz w kampanii wyborczej, że z kretesem Platforma Obywatelska ową kampanię przegrała. No myślę, że akurat widzów naszej telewizji ta klęska nie powinna zbyt mocno martwić. Natomiast chcę powiedzieć, że był także autorem sukcesu. Najprawdopodobniej, proszę mnie skorygować, jeżeli się mylę, kampanii wyborczej prezydenckiej pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego oraz także jednej kampanii zwycięskiej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie obok Adama Bielana jako spin doktorzy PiS-u, no kreowali kampanię, więc... Oj, było to wiele lat temu, panie pośle, wiele lat temu. Trochę inna Polska, trochę inny PiS. Prawda? Czy to nie jest prawda? No tak, oczywiście, no, nie da się temu zaprzeczyć. Potem wielokrotnie zmieniał swoje polityczne sympatie. Nie obawiacie się, że podobnie jak inne partie, on również pozostawi waszą partię na lodzie, kiedy przyjdzie taki moment, że będzie mu się to po prostu opłacało? Proszę wybaczyć dość sarkastyczny ton wobec Michała Kamińskiego, ale nawet nie znajduje po stronie opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej zbyt wielu słów pozytywnych wobec pana Michała Kamińskiego. Oj, to warto poszukać. No chcę powiedzieć, że wśród politycznych Jasiów wędrowniczków z pewnością jest więcej rekordzistów. Wspomnę tylko pana Czarneckiego, który był i w Samoobronie, i w ZHN-ie. Już nawet się nie chcę wyliczać tych jego partii, w których był. Ale jak daleko zaszedł. No właśnie, ale jeszcze proszę wspomnieć jednego już emerytowanego klasyka, który powiedział, jak najlepiej oceniać polityków. Więc panie redaktorze, no chcę powiedzieć jedno, no niektórzy oburzają się, że nie zagraliśmy w scenariuszu PiS-u i po prostu się nie rozpaliliśmy. Wtedy być może nie byłoby tych sarkastycznych komentarzy. My jednak woleliśmy zagrać w swoim scenariuszu i przyjęliśmy propozycję kolegów z koła demokratów, Unii Demokratów. Proszę, Unii Europejskich Demokratów. Europejskich Demokratów. Wszyscy ja mają problem z tą nazwą. Jakoś tak Unii Europejskich nie zostaje Demokratów w głowie. Ja chcę powiedzieć, panie redaktorze, że spotkaliśmy się naprawdę i dla mnie to, ponieważ w polityce jestem już od wielu lat, było to mimo wszystko ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem z takim słowami wsparcia i otuchy. Bo przecież wiadomo było, że to był projekt na rozmontowanie PSL-u akurat w przeddzień lub w dniu naszej konwencji bardzo udanej. Z Kukiz 15, rozmowa z panem przewodniczącym Pawłem Kukizem, że są gotowi do wsparcia, że nie godzą się na tego typu działania partii rządzącej. Mieliśmy rozmowę z szefową Nowoczesnej i także z Unii Europejskich Demokratów. Więc tak naprawdę cała opozycja, no może z wyjątkiem Platformy, tutaj nie widziałem jakiejś, że tak powiem, empatii. Może mają złe wspomnienia, jeśli chodzi o Michała Kamińskiego. To znaczy oni przecież nie wiedzieli jeszcze, kto do nas przyjdzie. Ja mówię o tym momencie, kiedy już było jasne, że możemy przestać być klubem. Tak. Wtedy się odezwały te głosy. I chcę powiedzieć, panie redaktorze, jedno, no, to tak naprawdę to nie my byliśmy przyczyną całego tego zamieszania. My tylko staraliśmy się jak najszybciej zażegnać kryzys, w którym się znaleźliśmy, żeby za długo nie epatować opinii publicznej tymi sprawami i przystąpić dalej. Chcę powiedzieć jedno. Obydwie partie zachowują podmiotowość polityczną. Każda partia ma swój statut, swój program. Ten klub federacyjny, wiadomo, że był rozwiązaniem
które jest reakcją na bieżącą sytuację, ma charakter federacyjny. Więc nawet. A to takie małżeństwo z przymusu? Pan poseł wybaczy, że przerywam, takie małżeństwo. A może z rozsądku, a może z rozsądku lepiej. Dlaczego pytam? No, panie redaktorze, ale podchodźmy pragmatycznie do polityki, nie bądźmy obłudnikami. No przecież wiadomo, że więcej narzędzi aktywności politycznej posiada klub niż koło. Prawda? No czyli rozumiem, że chodzi o pragmatykę polityczną, a nie kwestie ideowe, rozumiem, które... Nie ma absolutnie tutaj żadnych więzi ideowych, bo być nie może. Z PSL-em żadna partia w tej kwestii nie ma żadnego problemu, ponieważ pan dobrze wie, że odkąd jesteśmy w parlamencie, to żaden prezes, żadna dyscyplina nie jest ponad sumieniem. U nas w ogóle nie ma dyskusji w tej kwestii i nie ma jakiegokolwiek żadnych połajanek, jak w innych ugrupowaniach. Pamięta pan przed tym ostatnim głosowaniem aborcyjnym? Kluby się zbierały, zarządy, prawda, i było, że tak powiem, mobilizowanie, tłumaczenie. No u nas nie dopuścilibyśmy, żaden poseł, żaden członek PSL-u nie dopuściłby, aby ktoś zaglądał mu do sumienia. Dlatego zagłosowaliśmy za odrzuceniem jednego projektu liberalizującego. Natomiast za wprowadzeniem do komisji tego, który uważaliśmy, że jest godny do procedowania, do pracy. Zobaczymy teraz, jak zachowa się partia rządząca, czy podejmie pracę w komisji, czy tak jak mówią sejmowe wiewiórki, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, żeby, że tak powiem, zastosować taki bypass polityczny. Wrócę jeszcze do tego małżeństwa, jak pan sam słusznie zauważył, z rozsądku. No dobrze, to proszę sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, no jedzie pan w tak zwany teren, wziąłby pan ze sobą Michała Kamińskiego, nie wiem, odwiedzał na przykład gospodarstwa rolne, agroturystyczne, prowadzone na przykład przez pana wyborców, pana zwolenników, no i czy po prostu wystąpiłby pan z Michałem Kamińskim, czy poszedłby pan razem, nie wiem, zakasalibyście koszulę i ruszyli przez piękne łany zboża do wyborców, co by pan tym wyborcom powiedział, albo co może Michał Kamiński? Bardzo się pan stara, panie redaktorze, żeby ten sarkazm jakby podnieść na wyższy poziom. No jeszcze raz chcę panu powiedzieć, że wyborcy i członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego są ludźmi roztropnymi. Ja jestem historykiem i zapewniam pana, pan też ma bardzo wiele w swoich materiałach refleksji historycznych. To prawda. I tak. Przypomnę tylko, że Wincenty Witos, gdy musiał walczyć z sanacją, musiał także stosować różnego rodzaju działania taktyczne, tworzyć różne alianse, żeby przetrwać. Więc przecież my nie udajemy, że jest to jakby koalicja czy konfederacja marzeń, ale też jesteśmy pełni szacunku do tych, którzy się do nas zwrócili z ofertą pomocy. Pan pamięta, panie redaktorze, w polityce nie ma zbyt często ludzkich gestów, a to był po prostu ludzki gest. Jeszcze raz chcę powtórzyć. I z Kukiz15, i z Nowoczesnej, i od Europejskich Demokratów. I naprawdę nie będzie żadnego problemu. Ja rozmawiałem, wie pan, z mieszkańcami. Tak, wie pan, też mnie trochę denerwuje ta troska o mieszkańców wsi, jak oni zareagują. Proszę się nie obawiać. Ludzie mieszkający w tak zwanym kraju za wielkim miastem mają własny rozum, umieją oceniać, potrafią dokonywać wyborów i zobaczymy. No. PSL jest partią autonomiczną, samodzielną. Klub jest federacyjny, żeby mógł być klubem. No tak, oczywiście. Wszyscy to rozumiemy. Dobrze, to spytamy, wspomniał pan o rozmowach z klubem Kukiz15. Rozmawialiście państwo również z samym Pawłem Kukizem na temat tego wszystkiego, co się obecnie w Sejmie dzieje, czy w jakimś kontekście, nie wiem, dalszej współpracy między sobą? No, nie wiem, czy pan zauważył, panie redaktorze, ale jest wiele wspólnych mianowników pomiędzy PSL-em i Kukiz15, szczególnie jeśli chodzi o wymiar polityki historycznej. Wspólnie złożyliśmy dużo wcześniej, oni chyba też poparli, już nawet nie pamiętam, czy mamy dwa podobne projekty dotyczące chociażby penalizacji banderyzmu. Ja też tutaj na antenie, bo rozumiem, że idziemy na żywo, tak? Tak, oczywiście. Chciałem serdecznie podziękować portalowi W Polityce za tę wrażliwość związaną z ludobójstwem na Wołyniu. Wy chyba jako jedyny po tej stronie sceny politycznej portal
bardzo kategorycznie i jasno stawiacie sprawę, że to nie była tam żadna rzeź, bo to jest takie relatywizowanie. To było ludobójstwo na skalę niespotykaną. I myślę, że następnym projektem, i to już pewnie wspólnym federacyjnym, może być projekt ustawy o penalizacji, czyli karaniu zachowań hitlerowskich, stalinowskich, leninowskich. I myślę, że to będzie dobry kierunek. A co, panie pośle, co dalej jeszcze chciałbym spytać o Polskie Stronnictwo Ludowe? Wybory samorządowe, które dopiero w listopadzie, ale one się jednak tymi wielkimi krokami tego czasu wbrew pozorom już jest niewiele. Jaki macie pomysł na kampanię samorządową? Polskiemu Stronnictwu Ludowemu zawsze nieźle wychodziło w terenie, zwłaszcza w takich województwach, regionach, które tradycyjnie głosowały na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tymczasem mówi się o takim sporym przepływie elektoratu z Polskiego Stronnictwa Ludowego do chociażby takiej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Macie pomysł na odebranie części przyczółków Prawo i Sprawiedliwości w terenie? Pan dobrze wie, panie redaktorze, że to są zupełnie inne wybory. Kierują się inną logiką i inną kompletnie logiką, dlatego że szczyt partyjny jest daleko, daleko w tle. Znaczy on jest bliżej, im wyższa kategoria samorządu. Tak? W gminie to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W powiecie to bym powiedział, to jest łamane gdzieś tak 40% na 60%, a w województwie to jest znowu może 60% na 40%. Mm-hmm. Tak to oceniam. Wie pan, ale mówi się, że te wybory, dlatego, przepraszam panie pośle, mówi się, że te wybory będą szczególne, że one będą jakby naznaczone jednak mimo wszystko kwestiami politycznymi dużo bardziej niż chociażby wybory z 2014 roku. Dlatego o to pytam celowo, bo oczywiście, że to są inne wybory. Znaczy, taką próbę z pewnością podejmuje partia rządząca, bo wiadomo, mm-hmm, że jak przełoży to, jak to mówiąc popularnie, tą wajchę na inny poziom, no to wtedy emocje ludzkie będą jakby zaburzone i ludzie już nie będą się kierowali racjonalnymi przesłankami dobrego gospodarza, tylko politycznymi. Ja rozumiem, że to był plan na 11 listopada, żeby w tym samym czasie zrobić referendum i wybory, i to by się pewnie w jakiś sposób partii rządzącej mogło udać, ale zwrócę panu uwagę, że najprawdopodobniej pierwsza tura będzie już w październiku, panie redaktorze, więc to jest jedna z koncepcji, tak. To może nastąpić zmiana koncepcji. To dobrze, wie pan, no nie można naprawdę sprawy chodnika na wsi upolitycznić, bo dojdziemy już do paranoi. No pytanie, jak będzie również wyglądała, o czym się bardzo często mówi, nie piję teraz w żaden sposób do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ja mam takie nieodparte wrażenie, że wpadają w to wszystkie partie polityczne, czy przypadkiem nie jest czas na taką dużą zmianę, jeśli chodzi chociażby o gminy, o rozbicie różnych lokalnych układów, o rozbicie tych królestw de facto, które często przez naście lat rządziły. Nie mówię tylko o wielkich miastach oczywiście, ale również mniejszych gminach. Nie ma pan, panie pośle, takiego poczucia, zwracam się do parlamentarzysty, który ma szerokie spektrum, który bardzo często patrzy bardzo samodzielnie na to, co się dzieje w polskiej polityce, a nie zawsze tak, jak chce tego klub. I to bez sarkazmu, panie pośle, w żaden sposób. Nie uważa pan, że to jest taki moment na odświeżenie, na przewietrzenie polskiego samorządu, na zrobienie czegoś zupełnie nowego? Jak pan na to patrzy? Znaczy, panie redaktorze, ja rozumiem, tylko proszę zwrócić uwagę, bo pewnie na końcu drogi byłoby pytanie o dwukadencyjność, prawda? No tak. I odsyłam do badań profesorów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pokazują, że ciągłość władzy, czyli ta wielokadencyjność, jest przyczyną czy no, sukcesu w samorządach, tak? Ale ja też rodzą patologię. Więc panie redaktorze, też pan zwrócił uwagę, że mówiąc o patologiach w samorządzie, to jakby stawiamy w złym świetle i pejoratywnym znaczeniu jakby rolę suwerena i obywateli. To uważamy, że Polacy nie są w stanie zmienić złego gospodarza. No naprawdę, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że wójt czy prezydent miasta potrafi zorganizować sobie klikę, która będzie stanowiła ponad 50% poparcia w wyborach samorządowych. Nie jestem w stanie. Ale ma wszystkie narzędzia, żeby to organizować. Media lokalne, stołki. Na świecie to nie jest zjawisko powszechne. Powoływanie się
się, że my nie robimy nic złego, to jest trochę zakłamywanie rzeczywistości, bo są tylko dwa kraje w Europie. Portugalia, gdzie jest 3 razy 4 i tak. Włochy, gdzie jest 2 razy 5. Więc to nie jest powszechne rozwiązanie. I w tych krajach, w których to wprowadzono, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, absolutnie negatywne, patologiczne zjawiska w samorządzie nie zginęły. I to jest dowód na to, że dwukadencyjność nie jest antidotum na negatywne zjawiska. Może ja pomoże. Ja mam w swoim okręgu wyborczym kolegę, który był wójtem 20 parę lat. I mówiąc kolokwialnie, w przedostatniej kadencji zgłupiał. I ludzie się zorientowali, że już temu panu trzeba podziękować i przestał być wójtem. Naprawdę, ja wierzę w Polaków, wierzę w wyborców i nie jestem w stanie zaakceptować tego, że PiS wprowadzony dwukadencyjność uznał, że 2 razy to Polak jest mądry i może zagłosować jak chce, ale już 3 raz to trzeba mu odebrać, bo już jest głupi. Nie ma, panie redaktorze, nie jeżeli ma... w 2014 roku, ostatnie zdanie, tak. Jeżeli w 2014 roku 38% wójtów, burmistrzów, prezydentów straciło swoje stanowisko, to według mnie to jest nawet 40%. To jest wystarczający mechanizm korygujący. Naprawdę, ufajmy Polakom. Tam, gdzie są patologie, to proszę wysłać służby. To przecież państwo, teraz mamy silne, nie patyczkuje się i mi się to podoba, bo także i ze swoimi się nie patyczkuje. No to naprawdę na patologie są służby i prokurator. Natomiast jeżeli jest dobry gospodarz i ludzie chcą, żeby był jeszcze 3. kadencję, nie odbierajmy im tego prawa. Nie ma tutaj w studiu przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, więc pozwolę sobie być na sekundę adwokatem. To jest jeszcze inna, może panie pośle, koncepcja. Może chodzi o to, i pan doskonale o tym wie, jako również człowiek związany z samorządem, że bardzo często burmistrzowie, wójtowie mają w rękach zupełnie sprawne narzędzia, żeby zapewniać sobie pewną ciągłość. To nie jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia, że wójt stoi z batem nad lokalną społecznością i oni muszą. Pan doskonale wie, że to są bardzo często lokalne media, że to jest kwestia rozdziału fruktów lokalnych dla ludzi, którzy mogliby być alternatywą dla danego samorządowca. I tutaj nie chodzi o kolor barw partyjnych, to nie ma znaczenia. Ale wchodzą... Ale czy nie robi na panu wrażenia ten procent 38%? Robi oczywiście olbrzymi. 38% jak najbardziej, panie pośle. Jak najbardziej, to prawda. Natomiast jeżeli patrzymy na największe patologie, i to oczywiście chodzi o największe gminy, o największe miasta w Polsce, no to sam pan doskonale wie, że nóż się w kieszeni otwiera, choćby patrząc na miasto stołeczne Warszawa, patrząc na Poznań, no patrząc na Gdańsk, patrząc na Kraków. Tam tych patologii jest naprawdę sporo. Tak, od tego są służby. Tylko pamiętajmy może, panie pośle, że te służby, ja mam takie nieodparte wrażenie, działają bądź zaczynają działać dopiero od 2 lat. Dobrze, jeszcze jedno... I to pełna zgoda, ale proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, nawet jeżeli mówimy o tym głosowaniu za Kotarą, no nikt pistoletu człowiekowi do głowy nie przystawia. Proszę zwrócić uwagę, jak było chociażby z głosowaniem senatorów nad pozbawieniem czy możliwością podjęcia działań przez prokuratora wobec senatora Koguta. No przecież wiemy, że kierownictwo PiS-u jednoznacznie dało sygnał, że nie ma zgody na obronę Koguta, tak? Tak, dokładnie. A senatorowie poszli i zrobili swoje. Za Kotarą. Ludzie bliscy ideowo swojej partii. No to jeżeli tak mogą robić nawet senatorowie, no to ja uważam, że ludzie tym bardziej. No, chyba że postawimy kamery za Kotarą. No to wtedy a może właśnie warto postawić tę kamerę za Kotarą, a może po prostu wystarczy tę Kotarę zetrzeć. Za Kotarą, no to człowiekowi patrzeć na rękę, jak głosuje? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast wydaje się, że akurat moim zdaniem wszelkie głosowania parlamentarne powinny być w 100% jawne. To pełna zgoda. I miejmy nadzieję... Mają prawo ludzie wiedzieć, jakich wybrańcy głosują. My przecież w Sejmie, głosując za odebraniem immunitetu, za 2 sekundy pan może sobie zobaczyć, jak głosowaliśmy. Tak, to prawda. To dlaczego tego nie mogą robić senatorowie? No niestety. Drodzy państwo, moim i państwa gościem był pan poseł Piotr Zgorzelski, któremu serdecznie dziękujemy, bo wiem, że jedzie pan dziękuję. W teren na moment. Tak jest, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana redaktora i państwa oglądających nasz program. Jeszcze raz dziękuję w takim razie. Drodzy państwo, już za moment wracamy po krótkiej przerwie.